Leśnicy dla Najjaśniejszej Niepodległej. W przestrzeni dziejowej leśnicy polscy dawali świadectwo niezłomnego oddania sprawom ojczyzny, zarówno na polach bitew, jak i w działaniach na rzecz postępu cywilizacyjnego. Ten film jest hołdem dla tych, często bezimiennych, którzy służbę lasom łączyli i łączą z wierną służbą Najjaśniejszej Niepodległej. Najdawniejsze źródła o militarnym zaangażowaniu leśników czy służb leśnych w obronę ojczyzny, w działania wojenne, datują się do czasów Zygmunta Starego i XVI wieku, kiedy to w ogóle powstały służby leśne. To właśnie Zygmunt Stary stworzył stanowisko leśniczego swoich puszcz królewskich. Każda większa puszcza miała swojego leśniczego. I rekrutowali się oni z gwardii przybocznej króla. Obejmowali stanowiska leśniczych. I już niedługo potem Zygmunt August w czasie reformy agrarnej, zwanej pomierą włóczną, bardzo wyraźnie określił obowiązki leśniczych i strzelców. Te obowiązki dają się zamknąć w dwóch słowach. W łowy i na wojnę. Do kolejnego rodzaju służby państwowej leśników należało szczególne zadanie przydzielone strzelcom z leśnictwa krymskiego i kuźnickiego, mianowicie uchwałą Senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie bezkrólewi 1573-74-75 stanowili oni garnizon zamku wileńskiego, a więc stawili się z bronią dla ochrony siedziby królewskiej w Wilnie. Był to okres za czasów ostatnich Jagiellonów, Batorego, dwóch pierwszych Wazów, kiedy główny wysiłek wojenny to było odpieranie agresji moskiewskiej, prawda, która bardzo intensywnie próbowała poszerzyć swoje ziemie na zachód. I wtedy właśnie strzelcy królewscy z tych puszcz Wielkiego Księstwa Litewskiego byli najczęściej w czasie wojennej potrzeby wysyłani na wojenne wyprawy. Również w czasach Zygmunta III Wazy i jego syna Władysława IV Wazy strzelcy królewscy byli powoływani do walki. Był to główny ten kierunek moskiewski, a więc udział w obronie Smoleńska, w odsieczy tak zwanej smoleńskiej. Już wtedy tych strzelców było bardzo dużo. O ile za czasów Zygmunta Augusta w tych puszczach królewskich było około 300 strzelców, to za Władysława IV Wazy ta liczba wzrosła do 420. Upadek Rzeczypospolitej. Pod koniec XVIII wieku pierwsza Rzeczpospolita, niegdyś potęga terytorialna i militarna, wymazana została z mapy Europy. Dyskusje o przyczynach jej upadku toczą się do dzisiaj. Pierwsza Rzeczpospolita, reprezentująca demokrację szlachecką w otoczeniu monarchii absolutystycznych, Imperium Rosyjskiego, Austrii i Prus, słabła w miarę powiększania przywilejów możnowładców kosztem władzy królewskiej. W połowie XVIII wieku pojawiły się siły uznające potrzebę przeprowadzenia reform ustrojowych. Grupę reformatorską stanowiła familia skupiona wokół rodów Czartoryskich i Poniatowskich, której przewodził Michał Fryderyk Czartoryski. Przeciwnikami familii byli określający siebie patriotami, zwolennicy zachowania ustrojowego status quo w formie złotej wolności szlacheckiej, tworzący staroszlacheckie stronnictwo hetmańskie z Franciszkiem Ksawerym Branickim i Stanisławem Szczęsnym Potockim na czele. Wrogi podział między obydwoma ugrupowaniami mistrzowsko rozegrała caryca Katarzyna II. Najpierw wspierając familię w ich dążeniu do obsadzenia na polskim tronie Stanisława Augusta Poniatowskiego, a następnie wykorzystała stronnictwo hetmańskie do przeciwstawienia się wszelkim próbom reform ustrojowych podejmowanych przez króla. Przeciwko rosyjskiej dominacji zawiązała się w 1768 roku pod przewodnictwem Kazimierza Puławskiego Konfederacja Barska,
uznana za pierwsze polskie powstanie narodowe. Hasłem przewodnim Konfederatów była obrona wiary i wolności. Ostatni swój bój toczyli Konfederaci otoczeni przez siły rosyjskie w twierdzy Okopy Świętej Trójcy. Kościół był ich redutą. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Wobec zaborczej zmowy Rosji, Prus i Austrii czteroletnie niepodległościowe zmagania Konfederatów z przeważającymi siłami zakończyły się klęską. Pierwszy rozbiór Polski stał się faktem w 1772 roku. Szok wywołany tym aktem agresji sprzyjał podjęciu działań wzmacniających państwo. Została uchwalona Konstytucja 3 maja. Kontrakcją wobec uchwalenia Konstytucji było zawiązanie pod patronatem rosyjskiej imperatorowej Katarzyny II Konfederacji Targowickiej, która występowała pod hasłem obrony złotej wolności szlacheckiej zagrożonej zapisami uchwalonej Konstytucji. Doszło do wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja. Wojskami polskimi dowodził książę Józef Poniatowski. Pomimo zwycięstw odniesionych w bitwach pod Zieleńcami i Dubienką, król Stanisław August ugiął się pod presją Katarzyny II i wydał rozkaz o zaprzestaniu walk przez stronę polską. Droga do kolejnego rozbioru stała otworem. Zatwierdzenie w 1793 roku drugiego rozbioru ziem polskich przez Sejm obradujący w Grodnie pod swoistą opieką wojska rosyjskiego było formalnością. Drugim polskim zrywem niepodległościowym była insurekcja kościuszkowska. W przysiędze złożonej 24 marca 1794 roku na krakowskim rynku Tadeusz Kościuszko, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, wskazał cele powstania. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. W szeregach powstańców nie zabrakło leśników. Jednym z nich był Ludwik hrabia Plater, niezłomny patriota, biorący udział w walkach jako adiutant generała Karola Sierakowskiego, który dowodził w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Słonimem. 10 października 1794 roku w bitwie pod Maciejowicami Tadeusz Kościuszko, ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli. Wojska rosyjskie i pruskie zdobywają Warszawę. Insurekcja ostatecznie upada 16 listopada 1794 roku. 24 października 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski, wymazując Rzeczpospolitą z mapy Europy. W okresie 123 lat zniewolenia Polska przeżywała 8 lat wolności w latach 1807-1815 w utworzonym przez Napoleona Księstwie Warszawskim. To w napoleońskich bojach tamtej epoki leśnicy wchodzili w skład doborowych oddziałów woltyżerskich, budując militarną renomę leśników żołnierzy.
Klęska rosyjskiej wyprawy Napoleona i śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem była kresem polskich marzeń o wskrzeszeniu Rzeczypospolitej w przedrozbiorowym kształcie. Po upadku Napoleona w roku 1815 decyzją Kongresu Wiedeńskiego utworzone zostało Królestwo Polskie, zwane Kongresowym, związane unią personalną z carską Rosją. Car, jedynowładca w Imperium Rosyjskim, w Królestwie Polskim był królem konstytucyjnym. Administrację rządową Królestwa Polskiego tworzyli Polacy. Staszicowski program uprzemysłowienia został znacząco rozwinięty przez genialnego ministra skarbu Franciszka Ksawerego, księcia Drudzkiego Lubeckiego, czyniąc z Królestwa Polskiego dynamicznie rozwijający się organizm gospodarczy, stawiający Królestwo w ekonomicznej czołówce państw europejskich. Jednym z najbliższych współpracowników księcia ministra był leśnik Ludwik August Hrabia Plater, niedawny uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Wykształcony, skończył studia na Uniwersytecie Wileńskim, który się wówczas nazywał Szkołą Główną. Przyjaciel ojca, Adam Czartoryski, który współpracował z rządem carskim, był ministrem, uważał, że ten młody Plater, którego poznał, świetnie się zapowiada, i on go namówił na to, żeby zaczął interesować się leśnictwem. Wtedy jeszcze żadnych szkół nie było. I dali mu na 3 lata stypendium i on odwiedził Francję, Niemcy, Anglię i przypatrywał się, jak funkcjonuje leśnictwo w tamtych krajach. Ta jego działalność z tamtego okresu była podstawą do napisania pierwszego podręcznika leśnictwa, Rzecz o gospodarstwie leśnym, 1807 rok, wydany w Wilnie. Ta jego wiedza leśna spowodowała, że jak tylko utworzono Królestwo Kongresowe Polskie, on został poproszony, żeby zaczął tworzyć po raz pierwszy w historii Polski zorganizowany korpus lasów rządowych. Jednolitą, umundurowaną, zhierarchizowaną polską służbę, korpus leśny. I to zadanie zaczął realizować Ludwik Plater. Ale trzeba było tych leśników wykształcić. I wobec tego Plater był inicjatorem utworzenia szczególnej szkoły leśnictwa w Warszawie. Pierwszej uczelni, bardzo ważne słowo jest uczelnia, ale trzeba było ich stale dokształcać. Wobec tego pismo Sylwan, które jako chwała polskiego leśnictwa ma 200 lat i jest czym się pochwalić, najstarszym czasopismem naukowym, podkreślam, naukowym na świecie. To była inicjatywa Platera, który był wykładowcą, który był dyrektorem tej szkoły, pełniąc funkcję po raz pierwszy w 1816 roku dyrektora generalnego, wtedy się mówiło generalnego lasów rządowych. Bliskim współpracownikiem Ludwika Platera w misji unowocześnienia gospodarki leśnej był Juliusz Brinken. Juliusz Brinken to jest taka wybitna postać polskiego leśnictwa. Kiedy Ludwik Plater zaczął tworzyć po raz pierwszy w historii państwa polskiego specjalną, wykształconą, jednolicie uformowaną służbę leśną, okazało się, że zabrakło jakiegoś lidera. I wobec tego rozejrzał się po świecie i znalazł młodego, zdolnego, wybitnego leśnika po ukończeniu Akademii Leśnych w Niemczech i zaproponował temu młodemu, 30-letniemu leśnikowi, żeby w tym korpusie leśników lasów rządowych został naczelnym nadleśnym. Brinken był prawą ręką Platera. Wiele jest publikacji w Sylwanii, ale najsłynniejszą publikacją, wydaną jednocześnie po francusku i po polsku, to jest taki opis Puszczy Białowieskiej, gdzie na ówczesne czasy jest sporo takich ciekawych
naukowych, nowatorskich fragmentów opisu drzewostanów ze zwróceniem uwagi na rzadkie rośliny, na rośliny, które dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli wymagające ochrony, o wartości Puszczy Białowieskiej jako wyjątkowego, unikalnego obiektu leśnego już wtedy, docenianego przez Brinkena. To jest człowiek, który się spolonizował i był lojalnym Polsce i polskiemu leśnictwu do końca. Lasy Rządowe Królestwa Polskiego przynosiły dochody, które były jednym z głównych źródeł finansowania ambitnych planów uprzemysłowienia realizowanych przez ministra skarbu księcia Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego, który w rozmowie z hrabią Ludwikiem Platerem powiedział: Polsce potrzeba trzech rzeczy. Szkół, to jest oświaty i rozumu, przemysłu i handlu, to jest zamożności i bogactwa, i fabryk broni. Mam nadzieję, że z czasem przeprowadzić to zdołam. Wybuch powstania listopadowego przekreślił ambitne plany Franciszka Ksawerego, księcia Drudzkiego-Lubeckiego, uczynienia z Królestwa Polskiego potęgi gospodarczej. Na zew ojczyzny leśnicy znaleźli się w pierwszym szeregu powstańców. Także Kurpie, zamieszkujący Puszczę Zieloną, których z racji powierzonych przez króla zadań opieki nad puszczą zaliczyć można do grona leśników, tworzyli oddziały, które zapisały piękną kartę w powstańczym zrywie. Pierwsza zwycięska potyczka Zalewskiego pod Łomżą, pierwsza zdobyta broń, pieniądze i pierwsi ochotnicy, którzy napłynęli do oddziału. To byli leśnicy z leśnictwa Nowogród, cenny nabytek dla oddziału. Leśnicy świetnie znający teren, umiejący poruszać się po lesie, świetnie strzelający. W czasie wybuchu powstania listopadowego nadleśnym Puszczy Białowieskiej, czyli tym jakby takim głównym zarządzającym, był silnie spolonizowany Szwajcar Eugeniusz Deronke, który zarządzał 13 strażnikami i podlegało mu 100-kilkunastu strzelców. I Eugeniusz Deronke postanowił stworzyć oddział powstańczy oparty właśnie na tej służbie leśnej, czyli strażnikach i strzelcach. Takim szczególnym przypadkiem była rodzina Jakuba Schrettera. Jakub Schretter był strażnikiem Straży Świetliczańskiej. Proszę sobie wyobrazić, że Jakub Schretter przystąpił do powstania z 5 swoimi synami, z których najmłodszy nie był nawet pełnoletni. Po upadku powstania część z nich poddana była represji, część z nich na Syberię wywieziona. Część udało się udać na wielką emigrację do Francji. Rodzina Schretterów, Jakub, ojciec i Piotr, syn, wylądowali we Francji na wielkiej emigracji. I co ciekawe, kilka lat temu wspólnie z profesorem Piotrem Daszkiewiczem z Paryża i doktorem Samojlikiem Tomaszem z naszego instytutu zajęliśmy się głębiej tymi postaciami, zwłaszcza Piotra Schrettera, ponieważ sporo materiałów zachowało się po nim we Francji. I proszę sobie wyobrazić, że odnaleziony został jego wiersze i utwory muzyczne. On komponował. Proszę sobie wyobrazić, tęsknota bije z tych utworów muzycznych wielka. Eugeniusz Ronka to postać, moim zdaniem, arcyciekawa, zasługująca na wręcz film fabularny. Niesamowite losy tego człowieka, który właściwie, będąc pochodzenia Szwajcarem, najpierw w jakimś stopniu można by powiedzieć, że się zrusyfikował, ponieważ na terenie Rosji się urodził, już jako dorosły człowiek, młodzieniec, zapisał się do Akademii Wojskowej, skończył tę Akademię Wojskową. No, po kampanii napoleońskiej dostał przydział do jednostki wojskowej w Petersburgu. Był kapitanem artylerii, nie za wiele czasu ta służba mu zajmowała, wobec tego zapisał się na studia leśne w Instytucie Leśnym w Petersburgu. Po ukończeniu tych studiów zostaje mianowany nadleśniczym w Białowieży. Tam gospodarował bardzo dobrze powstanie listopadowe. Przychodzi rok 1831 i Ronke otrzymuje rozkaz rozbrojenia wszystkich strażników
Puszczy Białowieskiej. Leśników, strażników, każdego, kto cokolwiek miał. Zbiera tę broń, gromadzi, ale nie oddaje. Nadleśny Deronko wydaje rozkaz podległym strażnikom dowodzącym oddziałami puszczańskich strzelców o następującym brzmieniu. Strażnikowi Straży Hajnowskiej Antoniemu Szreterowi rozkaz. Na dzień 1 maja roku bieżącego masz wielmożny pan przebyć z całą swoją komendą do Białowieży, a stamtąd, gdzie będzie wskazano, pod karą śmierci za niespełnienie go. Dan w Białowieży 1831 roku, dnia 28 kwietnia. Eugeniusz Deronko, nadleśny. Spośród tych 300 osób tworzy ponad 100-osobowy oddział, uzbraja go i dołącza do korpusu generała Dezyderego Chłopowskiego, wielkopolanina, który zmierza na pomoc powstaniu na Litwie. Dochodzi do kilku potyczek, między innymi pod Hajnówką, a jednak wyprawa kończy się niepowodzeniem i cały korpus generała Chłopowskiego zostaje internowany w Prusach. Ronke na zachód się przedostaje, najpierw Francja, potem Szwajcaria i w międzyczasie trzykrotnie podejmuje próbę przejścia do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, do swojego, nie wiem, przyjaciela, znajomego z korpusu generała Chłopowskiego, Seweryna Mielżyńskiego z Miłosławia. Profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski był postacią wyjątkową. Ukończył szkoły średnie w Płocku, a potem Uniwersytet Warszawski, biologię. Był uczestnikiem powstania listopadowego, między innymi bitwy pod Olszynką Grochowską. Wtedy to w czasie tej krwawej bitwy pomyślał o tym, że lepiej by było, gdyby ucywilizowana Europa była zjednoczona. I wtedy zaczął opracowywać konstytucję zjednoczonej Europy. Jest to konstytucja, która w niektórych kwestiach do dnia dzisiejszego jest aktualna. Jednym z leśników, którzy uczestniczyli w powstaniu listopadowym, był Józef Berkowicz. Był synem słynnego polskiego pułkownika żydowskiego pochodzenia Berka Joselewicza. Józef Berkowicz w młodości odebrał tradycyjne żydowskie wykształcenie. Poszedł w ślady ojca i w wieku 20 lat wstąpił do wojsk księstwa warszawskiego. W 1809 roku walczył razem z ojcem w bitwie pod Kockiem, w której ten właśnie poległ. W randze porucznika wyruszył z wojskami napoleońskimi na Moskwę. Było to w 1812 roku. W tych wszystkich potyczkach na wojnach odniósł łącznie 16 ran. Z tej wyprawy odebrał wiele odznaczeń, łącznie z Legią Honorową ze Złotym Krzyżem. W 1815 roku zrzucił żołnierski mundur i przeszedł na urząd leśny jako podleśny w dobrach rządowych, gdzie odznaczał się oddaną służbą i był chwalony przez swoich zwierzchników. W lutym 1831 roku Józef Berkowicz wstąpił do oddziałów powstańczych w randze majora kształcącego w instruktorskim korpusie oficerskim. Brał udział w licznych walkach. Do oddziałów wstąpił również jego syn Leon. Po nieudanym powstaniu Józef Berkowicz wraz ze swoim synem i innymi oficerami udał się do Francji. Kolejnym etapem w życiu Berkowicza była Wielka Brytania. Umarł w grudniu 1847 roku w Liverpoolu. Jego synowie Józef i Leon wybrali dalszą emigrację i popłynęli do Ameryki. Być może
gdzieś na obczyźnie żyją potomkowie tych słynnych polskich oficerów żydowskiego pochodzenia, którzy przelewali krew za wolność naszej ojczyzny. Po wybuchu powstania listopadowego Ludwik Plater udał się z misją dyplomatyczną do Francji w celu uzyskania przychylności króla Ludwika Filipa dla powstania i idącej za tym pomocą Francji. Po upadku powstania pozostał w Paryżu, współpracując z hotelem Lambert, obozem polskiej wielkiej emigracji. Dopiero w 1840 roku uzyskał zgodę władz pruskich na osiedlenie się w majątku Psarskie koło Śremu, należącym do córki Pauliny, gdzie zmarł w 1846 roku. Kto pamięta dzisiaj o powstańczym zrywie w 1846 roku? Zrywie, który w zamierzeniach spiskowców objąć miał ziemię dawnej Rzeczypospolitej rozdzielone między trzech zaborców. Powstanie miało wybuchnąć w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku równocześnie w trzech zaborach. Hipolit Trąbczyński to wybitna postać, jeśli chodzi o leśników zaboru pruskiego. Był bardzo głęboko zaangażowany w przygotowywanie tego powstania. Miał za zadanie opanowanie cytadeli i uwolnienie znajdujących się tam więźniów, wśród których byli również przywódcy powstania. Miał klucz do bramy cytadeli i przez zaskoczenie zamierzał tego dokonać. Sformował swój oddział z leśników tutaj pracujących w lasach kurnickich Tytusa Działyńskiego. I z tym oddziałem, około 100-osobowym, na furmankach, przemieszczał się w stronę Poznania. Niestety Prusacy byli o tym uprzedzeni. Wraz z oddziałem wpadł w zasadzkę na moście Chwaliszewskim, no i wywiązała się krwawa walka na tym moście, podczas której został ciężko ranny. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Berlinie i tam czekał na ten proces. Słynny proces moabicki. Trąbczyński został pozbawiony szlachectwa, majątku i dostał 25 lat twierdzy. Przyszedł rok 1848 i wiosna ludów i ci wszyscy więźniowie zostali uwolnieni. Jednym z pierwszych, który wyruszył na czele oddziału ochotników do powstańczych walk, był leśnik lasów rządowych na Kowieńszczyźnie Klet Korewa-Skirmunt. Był działaczem Organizacji Narodowej przygotowującej wybuch powstania na Litwie, naczelnik wojenny powiatu trockiego i dowódca powstańczego oddziału. W marcu w bitwie z przeważającymi siłami rosyjskimi pod Uzesotą został wzięty do niewoli, rozstrzelany w rodzinnym Kownie 24 marca 1863 roku. Leśnicy byli grupą, która wniosła duży wkład w powstanie styczniowe. Dużą liczbą zasilili oddziały powstańcze, tak jak leśnik Walery Wrublewski, który wraz ze swoimi uczniami stworzył powstańczy, największy działający na tym terenie oddział. Walery Wrublewski urodził się w Żołudku, dzisiaj na terenie Białorusi, w bardzo zubożałej rodzinie szlacheckiej. Zdecydował się studiować na Akademii Leśnej w Petersburgu. Dostał przydział jako kierownik szkoły leśnej w Sokółce. I kiedy wybuchło powstanie styczniowe, według legendy wydał rozkaz tym swoim uczniom do lasu. Oddział dowodzony przez Walerego Wrublewskiego i Onufrego Dochińskiego po raz pierwszy powstał, zawiązał się w niedaleko Supraśla, w ustępie Starzynka. Dołączali do niego ochotnicy z innych stron, z Podlasia, z Bielska, z Sokółki. Oddział przez Sokołdę, jako pierwszy punkt przemarszu wybrał Sokołdę, dalej poszedł do Lipowego Mostu i do Pierciosów. Tam Rosjanie wytropili ich, tam odbyła się największa na tych terenach bitwa powstańcza.
ranny bardzo ciężko, wywieziony przez granicę austriacką, podobno w przebraniu kobiecym, przyjaciele go dowieźli do Paryża. W trakcie wojny prusko-francuskiej wybuchła komuna paryska, bunt proletariatu ze względu na braki jedzenia, na braki opału, na bardzo trudne warunki, jakie wtedy w Paryżu panowały. Okazało się, że wiele osób przystąpiło do komuny paryskiej, ale nie było oficerów, nie było dowódców znających się na walkach. Z biedy przystąpił do komuny paryskiej, żeby dostać żołd i dostać jedzenie. Wśród czterech naczelnych dowódców komuny paryskiej dwóch było generałów z Polski. Był generałem komuny paryskiej obok Jarosława Dąbrowskiego. Oczywiście komuna upadła, ogromny terror, o czym się dzisiaj bardzo rzadko mówi. Rozstrzeliwano komunardów. Udało się jemu znowu jakoś uciec i znalazł się w Anglii. I tam odkryty został przez szefów międzynarodówki proletariackiej jako symbol komuny paryskiej, jeden z najwyższych dowódców. Ale po jakimś czasie wrócił do Francji i tam w przytułku zmarł. Okazuje się, że jego pogrzeb był manifestacją w Paryżu. Według prasy francuskiej takiego pogrzebu jeszcze w Paryżu nie było. Pochowano go na cmentarzu Père Lachaise i jest tam po francusku napis Synowi Polski lud Paryża. Niewątpliwie był to leśnik, który poświęcił swoje życie, związał swój życiorys z tym, aby Polska była niepodległa. Dowodzący komunardami generał Walery Wróblewski uratował paryską katedrę Notre-Dame, wydając rozkaz wstrzymania przygotowań do wysadzenia przez komunardów tej świątyni. Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Był przyrodnikiem, botanikiem, klimatologiem, krajoznawcą, leśnikiem, twórcą ergonomii i prekursorem resocjalizacji. Przede wszystkim jednak był oddanym swojej pracy nauczycielem. Zaangażowany w tworzenie szkolnictwa leśnego. Kierując zakładem praktyki leśnej i po jego rozwiązaniu realizował gigantyczne przedsięwzięcie zalesiania obszarów wydmowych wokół Czerwonego Boru, obejmujących zasięgiem ponad 5000 hektarów, które zalesiane były z udziałem wspierającej leśników resocjalizowanej młodzieży. Wojciech Bogumił Jastrzębowski był pracownikiem znanego Instytutu Agronomicznego na Marymoncie i wtedy właśnie zainteresował się bardzo szeroko między innymi sprawami lasów, sprawą zalesienia przede wszystkim, ale nie tylko zalesienia, ale i tworzenia ośrodków nowoczesnej myśli leśnej. Rok 1860. Wojciech Bogumił Jastrzębowski przystępuje do organizacji Zakładu Praktyk Leśnych w Feliksowie koło Broku. Tworzony przez Jastrzębowskiego Zakład Praktyk Leśnych miał być szkołą niższej administracji leśnej. Autorytet naukowy Jastrzębowskiego przyciągał młodych ludzi chcących zostać leśnikami. Na początek przyjętych zostało 55 studentów. Wśród nich znalazł się 18-letni wówczas Ludomir Benedyktowicz. Obraz Maksymiliana Gierymskiego Patrol Powstańczy nawiązuje do autentycznego epizodu Powstania Styczniowego. Nieprzypadkowo centralną postacią obrazu jest Ludomir Benedyktowicz. Wybuch Powstania Styczniowego był dla młodych, patriotycznie wychowanych uczniów Jastrzębowskiego sygnałem przyłączenia się do niepodległościowego zrywu. Ich profesor sam niegdyś walczył w Powstaniu Listopadowym. Świadomość daremności wysiłków i ponoszonych przez Polaków ofiar podczas walk Powstania Listopadowego miała wpływ na postawę Jastrzębowskiego wobec eksplozji patriotycznego zapału jego podopiecznych na wieść o wybuchu powstania w styczniu 1863 roku. Panowie, proszę o spokój!
czym chcecie iść na Moskala? Z gołymi pięściami? Przeciwko karabinom i armatom? Jako odpowiedzialny za was i za zakład muszę się temu przeciwstawić. Ale jesteście dorośli. Postąpicie, jak uważacie za słuszne. Niech Bóg ma was w opiece. No! 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 Tym razem głos cieszącego się szacunkiem profesora nie ostudził powstańczego zapału jego studentów. Wstąpili do oddziału pułkownika Władysława Cichorskiego-Zameczka, który na Podlasiu formował oddziały powstańcze. Walczyli w starciach z kozakami pod Czyżewem i Mężeninem. Benedyktowicz, ze względu na umiejętności strzeleckie, został przydzielony do oddziału celnych strzelców, dzisiaj powiedzielibyśmy snajperów, formacji kurpiowskich, dowodzonych przez doświadczonego oficera garibaldczyka Władysława Wilkoszewskiego-Wiriona. 14 marca patrol konny celnych strzelców otrzymał zadanie przejęcia kasy leśnictwa w Udrzynie. Leśnicy sprzyjali powstańcom. Zadanie zostało wykonane bez problemu. Gdy patrol wracał do miejsca stacjonowania, wpadł w zasadzkę kozacką w okolicy siedziby Zakładu Praktyki Leśnej w Feliksowie. Pięcioosobowy patrol nie miał szans w starciu z przeważającymi siłami kozackiej sotni. W chwili ataku kozaków powstańcy rzucili się do ucieczki w kierunku lasu. Poległ dowódca patrolu Benedykt Teresiński. Benedyktowicz, wycofując się, osłaniał pozostałych uczestników patrolu, strzelając do goniących kozaków. Umożliwiło to skuteczną ucieczkę trójki powstańców z kasą. W trakcie ostrzeliwania kozacka kula zdruzgotała mu lewą rękę. Stracił przytomność. Jeden z kozaków obciął nieprzytomnemu Ludomirowi prawą dłoń. Nawet gdyby ofiara przeżyła, nie podniesie już ręki na batiuszkę cara. Z pobliskiego dworu przybyła na miejsce potyczki Nepomucena z Gębarzewskich-Sarnowiczowa. Razem ze służącą opatrzyły Ludomirowi rany, ratując go przed wykrwawieniem. W opisie potyczki Benedyktowicz odnotował: dzięki odwadze i energii tej szlachetnej polskiej ziemianki, działającej z największym poświęceniem, zostałem ocalony. Ciężko rannego Ludomira przewieziono wozem konnym do Ostrowi Mazowieckiej na plebanię. Działał tam tajny powstańczy lazaret, zorganizowany przez oddanego narodowej sprawie wikariusza księdza Floriana Jastrzębskiego. Dwaj lekarze dokonali pełnej amputacji lewej ręki i opatrzyli kikut prawej. Pomimo ciężkich ran i upływu krwi, młody organizm się nie poddał. Ludomir odzyskuje siły, ale przechodzi załamanie psychiczne. Nie może już myśleć o powrocie do zawodu leśnika. Także malarstwo bezrękiemu młodzieńcowi początkowo wydaje się nieosiągalne. Dla bezpieczeństwa przed tropiącymi powstańców władzami carskimi przewieziono Ludomira do obozu powstańczego na uroczysku Kamienie, gdzie zorganizowana była opieka nad rannymi powstańcami oraz działał warsztat naprawy broni. W tym warsztacie kowal wykonał według pomysłu Ludomira obręcz zakładaną na przegub z zaciskiem, w którym można było mocować ołówek lub pędzel. To było odkrycie otwierające Ludomirowi drogę do malarstwa. Benedyktowicz, który mieszkał po powstaniu wraz z matką i siostrą w Warszawie, siłą rzeczy skierował pierwsze swoje kroki do pracowni prywatnej profesora Wojciecha Gersona. Tam spotkał się też z Adamem Chmielowskim i Maksymilianem Gierymskim, dwoma malarzami. Wszyscy trzej byli doświadczeni podczas powstania styczniowego, w którym brali udział. Wówczas marzeniem większości polskich malarzy, artystów było Monachium, Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Monachium. Trzeba było zdobyć odpowiednie środki, aby tam pojechać. Dzięki stypendium, które Ludomir Benedyktowicz uzyskał z Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
wyjazd do Monachium na upragnione studia stał się możliwy. Ludomir Benedyktowicz, student leśnictwa w Zakładzie Praktyki Leśnej prowadzonym przez Wojciecha Jastrzębowskiego. Powstaniec styczniowy, który utracił obydwie ręce w potyczce z kozakami pod Brokiem, a pomimo kalectwa został jednym z najwybitniejszych polskich malarzy pejzażystów. Zmarł otoczony powszechnym szacunkiem w wieku 82 lat 1 grudnia 1926 roku. Pochowany początkowo na cmentarzu Łyczakowskim w kwaterze powstańców styczniowych. W poszukiwaniu prawdopodobnego miejsca pochówku Ludomira Benedyktowicza jesteśmy na górce powstańców styczniowych. I tutaj pomiędzy dwoma krzyżami jest puste miejsce. Zastanawia to, czy przypadkiem nie w tym miejscu został w grudniu 1926 roku pochowany ten wielki Polak, wielki artysta. Po pierwotnym pochówku na cmentarzu Łyczakowskim ostatecznie spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wojciech Bogumił Jastrzębowski zmarł po przeżyciu 83 pracowitych lat w Warszawie w 1882 roku i pochowany został na cmentarzu Powązkowskim. Ludomir Benedyktowicz. Poemat dygresyjny jego autorstwa Zaklęte jezioro, będący pastiszem poezji romantycznej z elementami satyry społeczno-politycznej, posiada aktualne do dzisiaj przesłanie, które można traktować jako testament artystyczny Ludomira Benedyktowicza. Z twórczości Ludomira Benedyktowicza najważniejszy jest dla mnie jego poemat Zaklęte jezioro. Prapradziadek zawarł tam dużo swoich przemyśleń na temat tego, jaka powinna być nasza ojczyzna, jak sprawić, aby była wolna i szczęśliwa. Wszyscy od 100 lat przeszło ten spór wiodą. Każdy chce zbawiać kraj własną metodą. A cóż dopiero, gdy weźmiem tak licznych proroków z naszych stronnictw politycznych, gdzie każdy prawem mieni się Polakiem, zwąc przeciwnika zdrajcą i łajdakiem. Taka obfitość środków zmartwychwstania wśród moich ziomków stanowczo mnie skłania, choćbym był panem fortuny książęcej, do tego skarbca nie dorzucać więcej. To tylko jedno wyznać się ośmiele, że gdyby wszyscy ci prorocy butni, te siły, które zużywają w kłótni, własne ambicje stawiając na czele, gdyby te siły połączyli w zgodzie, potęgę wrogów sposad by wyparli. I w dziejach Polski, żywi czy umarli, blaskiem by chwały jaśnieli w narodzie.